Chyba tak, ale co z tego, jak przegrywamy 3-0, wydaje mi się, że pierwszego seta możemy mieć pretensje do siebie, bo mieliśmy 3 bardzo łatwe kontry, które żadnej nie skończyliśmy. Jeszcze ta piłka przy stanie tam 22-19. 22, no nieważne, w końcówce w każdym razie według mnie były 4 odbicia przeciwnika, byłoby 23-20 dla nas, ale tak naprawdę później na pojedynczym bloku nie kończymy ataku. No szkoda, bo chociaż na seta zasłużyliśmy, może jakbyśmy tego pierwszego seta wygrali inaczej, zupełnie byśmy grali, na pewno ta agresja byłaby po naszej stronie, a tak seta na set jaja nam opadały coraz niżej i graliśmy coraz mniej agresywnie. Szkoda, bo dzisiaj ofensywnie w porównaniu z ostatnich meczów trochę zawiodła nasza ofensywa praktycznie na każdej pozycji i to zadecydowało o tym, że Olsztyn dzisiaj zasłużenie wygrał. No, tak naprawdę no, cała drużyna grała Olsztyn dobrze, ale to co dzisiaj grał Janek Hadrawa, to naprawdę szapoba zasłużenie MVP i pomimo tego, że widzieliśmy, że będzie wystawy do niego, to i tak kończył praktycznie z każdej pozycji i bardzo mało punktów oddał, a my w całym meczu oddaliśmy 10 błędów bezpośrednich w ataku, co nam się już nie pamiętam kiedy zdarzyło, także za dużo błędów własnych. Kolejny. No właśnie, to jest to, co mówię, w pierwszym secie mieliśmy takie piłki, tyle szans mieliśmy i nie skończyliśmy prostych freeboli i to się zemściło, bo wygrywając 1-0, ja znam swoją drużynę, że oni by wtedy mieli pewność siebie. Trzeba cały czas pamiętać, że mamy bardzo młodą drużynę i ta pewność siebie jest bardzo ważna, którą budujemy już z każdym meczem i na pewno po tym meczu z Rzeszowem takowa była, ale dzisiaj z seta na set uciekała. No szkoda, bo liczyłem, że tu troszeczkę bardziej powalczymy i wydaje mi się, że pomimo tego, że przegraliśmy 3-0, nie możemy być, nie możemy się wstydzić za swoją grę i szkoda chociaż, kurczę, że tego seta nam się nie udało wygrać, ale no trudno. Trzeci mecz przegrany przez drużynę Cera Czarnych Radom do zera. W tym sezonie bardzo mało było takich meczów i szkoda, że akurat dzisiaj, no trudno. Potwierdzam zdecydowanie. To był bardzo trudny mecz ze względu na ciśnienie, które ciąży i na nas, i na nich. Wy jako Radom nie macie łatwego terminarza i walczycie o tą ósemkę i rozmawiałem z Wojtkiem, czułem, że bardzo wam zależy na tej ósemce. My mamy wyższy trochę cel, bo walczymy o tą szóstkę i mamy wciąż realne szanse na tą szóstkę. Cieszę się, że jedna ze stron wygrała 3-0, 3-1 i się nie podzieliliśmy i, że tak powiem, no, nie utrudniliśmy sobie tej. Natomiast ten przed meczem, szczerze powiedziawszy, wspominałem ten mecz w Radomiu, to był chyba nasz najgorszy mecz w tym sezonie. Po prostu nas złamaliście, także cieszę się, że dzisiaj wytrzymaliśmy ten mecz pod względem ciśnienia, spokoju, bo naprawdę mocno naciskaliście, tak jak powiedziałeś, szczególnie na początku pierwszego i drugiego seta. No ale cóż, no byliśmy po prostu ci lepsi.